Moje serduszko, pozdrawiam Wasze serduszka i zapraszam na warsztaty rozwoju duchowego, spotkanie duszy i nauki operacji fantomowej, samoleczenia, kreacji rzeczywistości, leczenia innych ludzi do Katowic. Po spotkaniu cudownym, pięknym w hotelu Katowice, gdzie towarzyszył nam kochany zając, który właśnie jest maskotką tego hotelu, a w sumie dwa zajączki, i spotkaliśmy tam cudowną, obudzoną osobę, która poinformowała nas o salach, o tym, co możemy tam ustalić razem wspólnie, i mieliśmy przyjemność zobaczyć właśnie tą maskotkę, jaką są te zajączki. I to, co było najpiękniejsze, to opowieść pani Elizy, która nam to wszystko pięknie zorganizowała, że kiedy ten hotel nie pracował przez te kilka miesięcy, to kiedy w pierwszy dzień przyjechali do pracy po właśnie otwarciu hotelu, to na pustym parkingu siedziały dwa te cudowne zajączki i czekały na te osoby, aby po prostu znowu wszystko się rozpoczęło. Więc kiedy zobaczyliśmy za oknem zajączka, który sobie skacze, no stwierdziliśmy, że jest to fantastyczne miejsce. No i teraz wszystko zależy już od nas samych, od uczestników. Kochani, ustaliliśmy dwa terminy w tym roku. Pierwszy termin wrześniowy, czyli warsztaty odbędą się 26 września, w sobotę będą to warsztaty rozwoju duchowego, spotkanie duszy. 27 września w niedzielę nauka operacji fantomowej, samoleczenia, kreacji rzeczywistości, leczenia innych ludzi. I drugi termin listopadowy, 28 listopada w sobotę spotkanie duszy i 29 listopada w niedzielę nauka operacji fantomowej. Warsztaty odbędą się w hotelu Nowotel Centrum Katowice na Alei Roździeńskiego 16. To, co jest piękne w tym miejscu, to to, że obok tego czterogwiazdkowego hotelu, w którym będą warsztaty, jest hotel jednogwiazdkowy Ibis Budget Katowice. I tutaj każda osoba może zarezerwować sobie miejsce albo w tym droższym hotelu, lub w tym tańszym hotelu, jeżeli będzie chciała przyjechać na dwa dni, lub po prostu zostać w Katowicach dłużej. Ja oczywiście mam program lojalnościowy w tych hotelach, więc mam zniżki i w jednym, i w drugim hotelu. Jeżeli ktoś chciałby dokonać rezerwacji przeze mnie, to wystarczy napisać do mnie na arondiagnosta@interia.pl ze zgłoszeniem na warsztaty oraz z prośbą o rezerwację miejsca. Jeszcze trwają rozmowy z panią Elizą na temat właśnie specjalnej ceny, jeżeli chodzi o noclegi dla uczestników. Warsztaty jak zwykle odbędą się o godzinie 10, potrwają i tutaj spotkanie duszy do godziny 17, natomiast operacje fantomowej tutaj w zależności od uczestników kończą się przeważnie między 15 a 16 godziną. Koszt warsztatów to 200 zł od osoby za jeden dzień warsztatów, za każde spotkanie, czyli jeżeli ktoś chce zostać na dwa dni, to opłata wynosi 400 zł, jeżeli jeden dzień, to 200 zł. Jak powiedziałem, zgłoszenia przyjmuję na arondiagnosta@interia.pl i sale są wstępnie zarezerwowane. Czekamy na zgłoszenia wszystkich chętnych. Kochani, wiem, że pisaliście do mnie, ja zapisywałem sobie tam nazwiska osób, które już zgłosiły się na Katowice. Jeżeli bylibyście tak uprzejmi napisać do mnie jeszcze raz, to już przydzielę numer krzesełka na naukę operacji fantomowej. Na spotkanie duszy ludzie potrzebują przynieść ze sobą matę, na której będą leżeć, czy jakiś kocyk, poduszkę pod głowę i opaskę na oczy. Natomiast na naukę operacji fantomowej, tutaj nauka odbywa się na krzesełkach i mata jest niepotrzebna, ale czasami ludzie chcą położyć się do medytacji, bo jest tam też kwestia praktyki, czyli część praktyczna, gdzie medytujemy, i tutaj wiele ludzi też się kładzie na swoich matach koło swojego miejsca, więc wszystko zależy od Was samych, natomiast na jedne warsztaty trzeba przynieść matę, na drugie nie. To wszystko rzecz gustu, ale na obydwa warsztaty przydaje się opaska na oczy. Jeszcze będę informował na temat tych warsztatów, kiedy jakby dopniemy wszystkie już ustalenia z hotelem, natomiast terminy są już ustalone, również mogę przyjmować zgłoszenia. Kochani, na temat tych warsztatów za chwilę opowiem w tych filmach, których mówiłem wcześniej, czyli które były nagrywane wcześniej, więc tam można odsłuchać to, czym są warsztaty spotkanie duszy i czym są warsztaty rozwoju duchowego. Ja mogę tylko powiedzieć, że na tych warsztatach naprawdę dzieją się cuda i nie tylko one uzdrawiają ludzi, ale też pokazują nam, że każdy z nas może uzdrawiać innych ludzi, i piszecie do mnie mnóstwo maili, w których mówicie o tym, że zostaliście uzdrowieni lub że uzdrowiliście kogoś
kogo chcieliście uzdrowić, komu chcieliście pomóc, więc jest to bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo miłe dla mnie. No i też oczywiście pokazuję Wam, ile macie w sobie siły, możliwości i teraz rozdajecie tą siłę, możliwość innym ludziom. Wczynicie cuda. To jest właśnie fenomenalne i genialne i bardzo się z tego cieszę, że mogę razem z Wami w tym uczestniczyć. Wszystkie wiadomości na temat tych warsztatów, numer konta, adres będą pod tym filmem oraz terminy innych warsztatów. Natomiast ja tylko nadmienię, że warsztaty odbywają się również w miastach Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. Tutaj trwają ustalenia z hotelem, ponieważ hotel był zamknięty, więc teraz jak się otworzy, to myślę, że termin, który zaproponowaliśmy na sierpień, po prostu jest wolny na salach. To jest kwestia tylko otwarcia się tego hotelu, więc czekamy na odpowiedź. Tak więc wszystkich też serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o terminy, są one podane właśnie na moim blogu i pod tym filmem. Jeżeli chodzi o Poznań, to tutaj już mam całą listę zarezerwowaną. Jeżeli chodzi o Warszawę, to w Warszawie, jeżeli chodzi o spotkanie duszy, to również 18 lipca mam tutaj zarezerwowaną już listę, zapisaną listę rezerwową. Na 19 lipca na operacje fantomowe są wolne miejsca. Jeżeli chodzi o Wrocław, tutaj o najbliższy termin, czyli 27-28 czerwca, tutaj są wolne miejsca na operacje fantomowe, czyli na 27 czerwca, na 28, tutaj mam już listę zapełnioną, zapisuję na listę rezerwową. Jeżeli chodzi o Kraków, to 26 lipca spotkanie duszy, tutaj zapisuję też na listę rezerwową, na 25 lipiec na naukę operacji fantomowej jest jeszcze lista otwarta. Tak więc wszystkich serdecznie zapraszam, a teraz cofniemy się chwilę w czasie, dlatego że o warsztatach nagrałem filmy wcześniej i teraz będą te filmy połączone. Pierwszy o warsztatach spotkaniu duszy, czym one są, i drugi film o operacjach fantomowych, czyli zapraszam wszystkich serdecznie i każdy, kto chciałby uczestniczyć w tych warsztatach, może odsłuchać dokładnie to, czym są te warsztaty. Warsztaty spotkanie duszy, jak sama nazwa wskazuje, to spotkanie własnej duszy, ale też połączenie świadomości. Wszystko po to, aby nasz kochany rozum zaakceptował energię boską zwaną duszą, ale też i zrozumiał, że ma przyjaciół w naszym ciele, czyli duszę i podświadomość, z którymi może idealnie współpracować. Zwłaszcza wtedy, kiedy one są wszystkie połączone ze sobą, żyje się bardzo łatwo, lekko i przyjemnie, bo ma się pomoc od samego Boga, jak to mówię, czyli przez głos duszy przechodzi informacja od źródełka, co mamy zrobić, jak mamy się poruszać po własnym życiu. Te warsztaty to również oczyszczanie ze wszystkich podczepień, klątw, zorzeczeń, uroków, również też przeszłości, oczyszczenia rodowe. Wszystko zależy od próśb osób. Odpytuję osoby o intencje, co mogę zmienić w ich życiu, co chcą dokonać w swoim życiu i wtedy następuje właśnie podróż przez pole zdrowia, pole rodziny. Tutaj oczyszczamy też pole związków. Prośba o dzieci, łączenie się z zmarłymi po to, żeby zobaczyć i odprowadzić swoich zmarłych. Również jest oczyszczanie rodowe, jeżeli sobie grupa życzy. Potem jest pole pracy, pole domu, pole marzeń, aby kreować swoją rzeczywistość. Spotkanie z opiekunem, właśnie aby nauczyć się odróżniać opiekunów, powiedzmy w cudzysłowie, tych, którzy nie do końca są pozytywni, od tych cudownych, pozytywnych, którzy nam pomagają. Móc z nimi rozmawiać, zwiedzać, ale też i połączyć swoją świadomość ze świadomością opiekuna. Jest też test wiary, test blokady, pokazując ludziom, ile mają siły, aby pokonać własne blokady, i test wiary, gdzie spotykają cudowną, piękną istotę od światła, po to właśnie, aby pokonać programy typu niegodna, niemożliwe, i aby umysł zrozumiał, że w medytacji wszystko jest możliwe. Medytacja kolejna to spotkanie duszy, oczyszczanie skąd zrozumień uroków i spotkanie duszy po to, aby nasz kochany umysł zaakceptował energię boską, która w nas jest. Nasz kochany umysł jest takim dowodowcem, jak wiele ludzi działa na zasadzie, że jak zobaczę, to uwierzę, jak dotknę, to uwierzę. No i wtedy, kiedy widzi duszę, no automatycznie zaczyna to wszystko inaczej wyglądać w naszym jestestwie, w naszym ciele. W tej kolejnej medytacji jest tam czas na rozmowę z własną duszą, na podróżowanie, na napełnienie się
wartościami pozytywnymi, na uwolnienie wszystkich żali, smutków, które trzymamy często na sercu, na oczyszczenie nie tylko nas, ale też i swojej rodziny, z negatywnych emocji i energii. To wszystko robi się w tej medytacji i przechodzimy do kolejnej, gdzie spotykamy swoją podświadomość, tutaj zamykamy wszystkie lęki, strachy i wchodzimy do swoich poprzednich wcieleń. Czyli ludzie odwiedzają swoje wcielenia, patrzą, kim byli i jakie te wcielenia mają tutaj przełożenie na rzeczywistość. Na końcu jest spotkanie z Bogiem i czasami są jakieś niespodzianki, tutaj adekwatnie do grupy często coś przychodzi nowego. Tak wygląda spotkanie duszy, to jak ono wygląda w Wrocławiu będzie pokazane pod tym filmem, można sobie zobaczyć. Po takich medytacjach ja odpytuję o kilka rzeczy, tłumacząc ludziom, co widzieli i bardzo często otrzymują oni odpowiedź na swoje pytania, dlaczego jest tak w życiu, co mam zmienić w życiu, więc jest tam bardzo luźna atmosfera, wesoło. I obojętnie jakie tematy poruszamy, zawsze dusze żartują. Natomiast jeżeli chodzi o operacje fantomowe. Warsztaty odbywają się na siedząco. Układ w sali jest teatralny, czyli krzesełka obok siebie. Ale jest tam część praktyczna i teoretyczna. W części teoretycznej ja prowadzę wykład. W części praktycznej są dwie medytacje. Jeżeli ktoś ma ochotę medytować na leżąco, może sobie przynieść matę, poduszkę i prosiłbym o opaski na oczy. Nie jest to konieczne, ale jest taka możliwość, żeby skorzystać z leżących medytacji. Te warsztaty uczą, jak leczyć siebie, jak leczyć innych ludzi. Czym są te warsztaty? I pytanie, czy każdy może skorzystać z tych warsztatów? Tak, każdy może skorzystać z tych warsztatów, bo każdy potrafi myśleć. A myśl to energia sprawcza, czyli wysłana w miejsce, które chcemy uleczyć u siebie czy u drugiej osoby, działa cuda. Wiele osób potwierdza na tych warsztatach to, że dokonali cudów uleczeń u siebie i u innych osób, więc bardzo się z tego cieszę. Dlatego uczymy się samoleczenia, zwłaszcza w tych czasach, kiedy faktycznie jest zmiana na ziemi i kiedy wielu z nas będzie leczyć innych ludzi, będzie im pomagać. Jest to nie tylko samoleczenie siebie, nie tylko zmiana narządów, leczenie narządów, wyciąganie narządów, oczyszczanie siebie, tworzenie zmiany w kodzie DNA, aby zmienić choroby genetyczne, ale te warsztaty zostały poszerzone o kolejne takie operacje fantomowe, jak ja to nazywam. Operacja fantomowa to operacja, w której my leczymy siebie, swoje ciało duchowe, a ono leczy nasze ciało fizyczne. Wszystkie te ciała są połączone idealną harmonią, więc każda operacja na ciele fizycznym zmienia ciało duchowe i każda operacja na ciele duchowym zmienia ciało fizyczne. Dlatego uczymy się kreować swoje myśli podczas medytacji tak, aby dokonać uleczenia. Natomiast zaczynamy od leczeń prostych, czyli siebie, narządów, aby przejść do operacji skomplikowanych. Operacje skomplikowane to nic innego jak połączenie kilku rzeczy, których się nauczyliśmy wcześniej, w jedną całość, aby na przykład uzdrowić dziecko autystyczne, uzdrowić osobę chorą psychicznie, uwolnić ją od bytów, od myślokształtów, uzdrowić osobę w śpiączce, przywrócić ją do naszej rzeczywistości, czy uzdrowić osobę, która jest sparaliżowana, która jest na wózku. Bardzo piękne są efekty, bo kiedy na przykład na warsztatach osoba wstaje, mówi, że właśnie jest dowodem na to, że to działa, bo przewróciłem ją ze śpiączki tu do naszego życia, czy uzdrowiłem kogoś tam z jakiejś nieuleczalnej choroby, no ludzie mają dowody na to, że to działa. Więc jest to szereg takich czynności, których się uczymy po kolei, włącznie z informacją, co chce nam przekazać nasze ciało, czyli który narząd za co odpowiada, za jaką chorobę, co mamy zmienić w swoim życiu, aby się uwolnić. Warsztaty kreacji, które są uzupełnieniem warsztatów właśnie samoleczenia, leczenia innych ludzi, to zrozumienie energii pieniądza, czyli jak transformować energię pieniądza po to, aby obfitość boska była w naszej przestrzeni i aby zmienić jakiś schemat pieniądza, który był do tej pory. Więc na końcu odczytuję takie prawa kreacji, które powodują, że ludzie zaczynają inaczej myśleć i tłumaczę, jak transformować właśnie czas naszego życia tak, aby był obfitości, szczęściu, radości i zdrowiu. Również na operacjach fantomowych oczyszczamy przyczyny, które powodują choroby, czyli one są i karmiczne, i z naszego życia, czyli oczyszczamy pole karmy. Wszystko to, co ja sam stosuję, podarowuję ludziom tutaj na tych warsztatach i uczę ich po prostu tej prostoty, która czyni cuda. Wszystkich serdecznie zapraszam do
Katowic, ale również do innych miast na warsztaty i myślę, że ilość właśnie chętnych, ilość maili, ilość pracy, jaką mam, pokazuje, że są one wiarygodne i cieszę się, że tak dużo osób dziękuje mi za to, że dokonało się to, co chcieli w ich życiu, że dokonały się cuda i że sami dokonują tych cudów dla innych ludzi, dla swoich rodzin. I właśnie na tym polega zmiana na ziemi, czyli człowiek przeprowadzi człowieka. Każdy otrzyma informację, aby móc czynić cuda. A to, czy będzie chciał to robić, zależy tylko i wyłącznie od niego. Dziękuję za ten film.